Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego berserka i dzisiaj ogarniemy sobie postać, plus podrobimy sobie gemy. Będę chciał tutaj sobie wszystkie gemy, które są jeszcze z okresu czarnego piątku, czyli tego, to co mówiłem wam w ostatnim odcinku, że niektóre te gemy mam jeszcze naprawdę stare. Będę je sobie chciał podmienić na nowe, to zawsze nam da tam około 100 statystyk. Natomiast w kolejnym odcinku przejdziemy sobie bezpośrednio od razu do lochów, bez żadnego ogarniania postaci i zobaczymy, ile nam te kryształy faktycznie dały. No ale dobra, zanim przejdziemy do dropienia tych kryształów, to sobie ogarniemy postać. Tutaj w ogóle co chcę wiedźma, bo my tutaj zrobiłem sobie awkę, ale nic tutaj nie wymieniałem z tych itemków, nie wyrzucałem, nie sprzedawałem ani nic, ale z tego co widzę chcę buty, a tutaj nie mamy żadnych butów. Dobra, to możemy sobie od razu rozmontować i dobra, polecimy sobie najpierw tutaj w zbrojownię, żeby znaleźć jakiś itemek do kibelka, po prostu jakiś epic. Także dobra, o, mamy rękawice plus 11, to je od razu dajemy tu i wyleciały nam jakieś dla zwiadowcy. Czy one są opłacalne? Są, i to nawet bardzo, także spoko. Robimy cyk cyk, robimy zamiankę i jest ok. Dobra, ten kryształ możemy od razu sprzedać, bo nie ma go sensu trzymać. Oj, tutaj nie chciałem tego pokazywać. Dobra, czyli kibelek ogarnięty. Tutaj jak my stoimy z areną, arenę już zrobiłem dzisiaj rano, więc nie ma tutaj za wiele do roboty. Potem sobie zrobię resecik, ale to już poza odcinkiem. Te ataki porobię na samym końcu. Dobra, tutaj możemy w sumie coś porozmontowywać. W ogóle na ostatnim odcinku mówiłem, że tutaj to już koniec, dobra, że tutaj top 1 postać na tym serwerze, czyli Mystic, poczekajcie, znajdźmy go sobie tutaj, o, tutaj jest, 356 poziom już ma. On ma bardzo ulepszone, bardzo wysoko ulepszone przedmioty, jak widzicie tutaj razy 8, razy 10, więc no jest to naprawdę mocno to poulepszane. No co prawda on tutaj ma kilka zwykłych przedmiotów, więc one są tańsze w ulepszeniu, ale po prostu dlaczego taka jest dysproporcja między na przykład nami a nim, jeżeli chodzi tutaj o surowce u kowala? Ano dlatego, że on zapewne wyrzucając raz, że pewnie patrzył na każdy itemek, ile daje surowców i zawsze wybierał te, co mu dają najwięcej, to jeszcze pewnie gdy wyrzucał epiki, to możliwe, że zmieniał ich wygląd na taki, który dawał najwięcej surowców. I przeważnie to jest, poczekajcie, jak tutaj weźmiemy zmiana wyglądu, to przeważnie te z końca, no w tym to może akurat nie, ale te z końca są najpóźniej możliwe do zdobycia, a co za tym idzie, dają najwięcej surowców i po prostu metoda jest taka, żeby zmieniać wygląd tych itemków i dopiero wtedy je rozmontować, bo wtedy one więcej dają. Przynajmniej tak to kiedyś działało i chyba teraz też to nadal tak działa, więc no on tak tutaj robił. My co prawda też mogliśmy tak robić, ale szczerze mówiąc w ogóle o tym nie myślałem. No i teraz widać tą różnicę, dlatego że no takie ulepszenia mu dają naprawdę dużo więcej statystyk, no i co za tym idzie, on sobie może sobie tutaj pozwolić na przeklikanie większej ilości lochów, no i to widać właśnie w tym levelu. Dobra, no to tak jak mówię, mataczki zrobimy później, tu już porobione. Tutaj mamy potkę na HP, możemy sobie wziąć, klepsydr nie kupujemy. Czy tutaj mamy wszystko ulepszone, to co ma być? O, tutaj nie mamy rękawic, to sobie od razu wezmę. Cyk, cyk, no i dobra, lecimy, myślę, że do pupili. Karmimy sobie tutaj po kolei. Pyk, 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 tutaj truskaweczki. No i niestety nie będziemy mieć jednej śliwki, żeby nakarmić wodę, ale to nam jeszcze może z kółka wyleci, ale to kółko sobie zrobimy na koniec. Ale dobra, a dzisiaj ogień, dobra, czyli z ataków też nie dostaniemy. Czyli ostatnia nadzieja to jest kółko, ale kółko sobie zrobimy na końcu. Dolan 329, no to jego tutaj raczej bez problemu pochonamy. Tutaj spontaniczny, dobra, jego też bez problemu. Bak tutaj, no jego niestety przegraliśmy. Wodą zaatakowałem, zapomniałem, że ja tą wodę mam do dupy. Mogłem światło, no ale dobra. Czyli 4-1 żeśmy zrobili, to i tak nie jest źle i lecimy dalej. Tutaj ten portal naprawdę nam ciężko go tutaj się robi. To jest niby mag, ale nam rzadko wchodzą te furie w niego. Także niestety mamy, jeżeli chodzi o to, pecha. Ale dobra, no znowu to pokazałem niepotrzebnie, nie wiem czemu na tym odcinku coś tak mnie kusi, żeby rozbijać ten czat. Okej, tutaj jak widzicie, zaraz sobie przejdziemy do dropienia tych kryształów. Tu mi się akademia buduje, kopalnię już mamy na 15, to już dawno.
ale jeszcze tutaj, jak widzicie, sobie Władka dosyć mocno ulepszyłem, więc już możemy bez większych problemów bić tego Mystika. Czasem się zdarzy, że jeszcze na niego przegramy, ale to raczej rzadko. 11 walk, no i zobaczmy, no tam blisko było, ale generalnie tak ponad połowa HP zostaje temu naszemu Władcy, więc już sobie możemy bez problemu tutaj top 1 bić i dzięki temu się cały czas wspinamy w rankingu. I okej, mamy gildię tutaj do wszystkiego pod Anchem, więc możemy sobie zrobić najwyżej to. Zbiliśmy mu 4%, więc sporo. To możemy porobić, ale i tak nikt tego nie robi tutaj w tej gildii, więc no dobra, żeby było. Kółkiem kręcimy później, chociaż poczekajcie, czy nam się opłaca kółkiem. Kółkiem w tym odcinku w sumie nie będziemy kręcić i lochów, znaczy tej areny też nie będziemy robić, bo po prostu dopiero w kolejnym przejdziemy do lochów, więc tak to działa, a ja będę chciał sobie po prostu tutaj nagrać ten odcinek jeden po drugim. Tak więc tych dwóch rzeczy nie będziemy na tym odcinku robić. Dobra, no szukamy tych gemów, będziemy chcieli... Poczekajcie, jak tu w ogóle wyglądają nasze salki? Raz, dwa, trzy, cztery... Oj, tu mamy bardzo mało piętnastek, to kurde, żeby wydropić jakieś dobre te gemy, to naprawdę ciężko będzie. W sensie w ogóle czarne, żeby wydropić, a co dopiero duże. No ale dobra, zużyjmy na to troszkę tych naszych grzybów, czy nam to w ogóle coś się tutaj uda. Surowców mamy sporo, no ale tutaj same na szczęście z tego co widzę i same jakieś nieładne. O kurde. No na W37 jak mieli jedną salkę, to tam się jakiś mag ubrał w same czarne, więc to jest dla nas nadzieja. Te na szczęście od razu wszystkie sprzedajemy i te małe w zasadzie też. To w sumie wszystko posprzedaję. To posprzedaję, to sprzedaję, to sprzedaję. Tutaj mamy na HP. Jak to wygląda? My tutaj mamy same czarne w zasadzie, ale szczerze mówiąc możemy te najsłabsze czarne mu popodmieniać na siłkę. Myślę, że to będzie dobry zabieg, tylko takie najmocniejsze weźmiemy, czyli to. I gdzie on tutaj ma jeszcze jakiś taki słaby? Myślę, że tutaj, czyli 237. Dobra, cyk. HP na razie zostawimy. Czy my coś jeszcze chcemy? Chyba nie. Dobra, lecimy dalej. No i mamy jakiś czarny, 359, więc niezły. I od razu go sobie tutaj podmienimy, 281. No za tego 281 możemy podmienić. Co prawda 100 nam on nie dał, ale i tak dał sporo, więc nieźle. Dobra, lecimy dalej. No już jest jeden czarny, więc spoko. Ile my chcemy grzybów? No tak myślę, że z 3000 będę sobie chciał zostawić na lochy. Już tutaj żeśmy wydali prawie 1000 i nam dopiero jeden czarny poleciał, więc no niestety póki co jest średnio. Dobra, to może do 2000 tych grzybów zlecimy i sobie polecimy na lochy, bo myślę, że w lochach też nie wiadomo czego nie zrobimy. No mamy, ale niestety mały, 324, no zawsze coś, zawsze jest to lepszy niż 282. Takich co prawda nie chcę, tutaj no na razie go zostawimy, w razie tego później wsadzimy. Ale no, te duże może pozostawiam, te sobie posprzedaję. Dobra. Ale no jeżeli nam nic innego po prostu nie wydropi, żadne inne, te czarne, no to będziemy musieli sobie zadowolić się tym co mamy, czyli nawet małymi, zawsze to lepiej, zawsze to te 40 statystyk tam daje, nie? O Jezu, ale to boli jak te czarne w ogóle nie dropią, no. Mamy mało salek, ja też o tym zapomniałem, szczerze mówiąc. O dobra, jest jakiś czarny. 359 znowu, więc go sobie wymieniamy za 282, niech będzie. Pyk. Ja o tym zapomniałem, no ale wiecie. Wiecie jak to jest. No halo, czemu mi się tutaj nie skipuje? O, skipnęło się i zobaczcie, niestety z lagiem, ale 384, no kurde, jakby nam takie same dropiły, to by było coś, no ale dobra, wymienimy go sobie za 282. Fajnie, fajnie. I tak naprawdę nam tylko jeden do wymiany został. Także może do 2500, do 2500 myślę, że zjedziemy. Jeżeli by nam nie wydropił czarny, to sobie ten mały wsadzimy, zawsze to coś. I spoko, i myślę, że będzie jak najbardziej ok. Plecak pełen. Troszkę golda, oj, prawie tego bym sprzedał.
troszkę golda sobie tutaj za... No sprzedawaj się, kurde. Zarobimy dzięki tym klejnotom. Także sobie polecimy to w statystyki, ale to już później. W zasadzie to wiecie co, na HP tego mogę sprzedać. Tego mogę sprzedać, 600... Tego mogę sprzedać. Zostawimy sobie z dwa, tak na wszelki wypadek, żeby były, jakby nam była potrzeba wymienić. Tutaj zastanawiam się, czy jest sens tego na HP trzymać, czy nie lepiej czarnego wsadzić, ale to zobaczymy. No i dobra, lecimy dalej. Z tym dropieniem. Muszę tutaj zerkać kątem oka na te grzybki, ile to nam zostało, żeby jeszcze w loszkach coś podziałać. No jeszcze tak naprawdę dwa klejnoty. Jeden. Drugi. No i kurde, nie ma tego czarnego. No, czy my chcemy? No dobra, do tych 2000 zlecimy, żeby już tutaj nie było. Ale no boli, to boli. Jeszcze w ogóle tak sobie myślałem, że będę chciał sobie towarzyszom powymieniać, wiecie, bo oni też mają tak naprawdę z tego czarnego piątku, dlatego wszyscy są tutaj poubierani w czarne, ale one nam tutaj, wiecie, no one są słabe, tak samo jak i na nas. Chcieliśmy głównie nas przebrać, ale też chcieliśmy towarzyszy, a tutaj jak widzicie, taka jest częstotliwość dropienia tych czarnych klejnotów, że no niestety chyba tylko siebie przebierzemy i to ledwo, jeżeli chodzi o gemy. Już nam tutaj nadmiar kamienia spłynął. Daj jeszcze, dobra, jest jeszcze jeden czarny, fajny. No nie taki fajny w zasadzie, bo 10 mniej daje niż te inne średnie. Ale okej, myślę, że nie jest źle. Wymienimy go sobie za tego 283. I tak się zastanawiam, czy tego sobie zostawić. On ma 599, więc ja może sobie wsadzę 609, tu miałem na siłkę. Sobie może po prostu tak wymienimy i go zostawię, natomiast będę chciał u zwiadowcy jakiegoś słabego zmienić na tego. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zmianę gemów. Wymieniliśmy w zasadzie, nie są to gemy naszych marzeń, ale są już o wiele lepsze, dały nam troszkę statystyk. W sumie to nie spojrzałem, ile miałem na początku, więc dopiero przy montażu pewnie zobaczę, ile dostaliśmy. Ale zawsze jest to coś. 240 tu chyba, 238, ten jest najsłabszy, więc sobie wymieniamy. Dobra, zawsze coś, zmieniliśmy trochę te gemy. Taki krótszy odcinek, mam nadzieję, że nie będziecie źli, ale no ostatnio wstawiam same półgodzinne, więc taki krótszy też będzie jak najbardziej ok. No i co, w kolejnym odcinku, który nagrywam tak naprawdę za chwilę, przejdziemy sobie od razu bezpośrednio do lochów, nie będziemy przedłużać z niczym innym i sobie popróbujemy te lochy poklikać, zobaczymy, czy tam coś siądzie, coś nie. No i też to kółko i to marenkę na końcu następnego odcinka sobie po prostu zakręcimy, zrobimy, więc nie musicie pisać, że zapomniałem, bo nie zapomniałem. I okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek krótki, ale mam nadzieję, że treściwy wam się podobał, mi tak średnio, szczerze mówiąc, bo liczyłem jednak na więcej. No tutaj na tych kamykach, co są 350, to możemy jeszcze około 30 stat dostać wszystkich. No ale trudno, trzeba czekać, aż inni powbijają 15 salkę. Wtedy ta szansa na drop właśnie tych czarnych będzie większa. Co za tym idzie, będziemy mogli wtedy sobie znowu zrobić taki odcineczek, znowu się poprzebierać, jeżeli chodzi o te gemy, i polecić dalej. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, komentarz, subskrypcję przede wszystkim i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym już będą na berserku tylko i wyłącznie lochy. Trzymajcie się i cześć!